Mam drugi miesiąc od siewu i w maju była potężna ilość wody, ponad 100 litrów i się obawialiśmy, co ze schodami. Ilustrowaliśmy tutaj z panem Darkiem, jak to wygląda. A na dzień dzisiejszy mamy upały i w drugą stronę sytuacja się odwróciła i mamy suszę, która zaczyna już tu skwierać i to widać też po liściach słonecznika, bo dolne liście zaczynają już żółknąć i zaczynają być problemem. Liczymy na to, że dzisiejsza pogoda i ten tydzień przyniesie nam deszcze. Miejmy nadzieję, że bez wichur, bo też widać wpływ wiatrów na słonecznik, gdzie no pojedyncze rośliny już większe, troszeczkę zaczęły się wyginać. Ucząc się słonecznika zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, no bo w kukurydzy jest tak, że jeżeli kukurydza się położy i potem podniesie, to ta łodyga jest bardzo krucha w tym miejscu i zobaczymy, czy słonecznik podobna będzie sytuacja, czy jednak jeszcze nie jest na tyle, nie ma takiej masy włókna, że on ze spokojem potem się wyprostuje i nie będzie miało to wpływu na utrzymanie koszyczków przed zbiorem. Było widać, że gdzie była użyta jakaś zaprawa do nasienna lepsza, to minimalnie lepiej wystartowały te słoneczniki, ale później w tej chwili nawet nie widać tych różnic. Dopóki nie stawiliśmy patyków, to nawet nie było wiadomo, która to odmiana tak naprawdę troszeczkę lepiej wystartowała. W tej chwili wszystko się zatraciło, widać różnice odmianowe, ale już wpływu dodatkowego na zaprawy nasiennej już nie widać. Pogoda nas strasznie zaskoczyła. Pierwszy raz takie ulewy i takie nawałnice, wielkie opady deszczu w maju i w kwietniu, że bardzo miał tutaj ciężko z wyjściem i do tego chłody. Jednak ten rok, przynajmniej początek tego roku, czyli początek zasiewów, kwiecień, pokazał, że no, słonecznik jest rośliną ciepłolubną i niestety trzeba brać też, wkalkulować sobie w uprawę te ryzyko, że jeżeli przyjdą takie chłodniejsze wiosny, czy w ogóle chłodniejszy rok, to on po prostu się gdzieś męczy. Teraz akurat to wszystko się wyrównuje, pięknie on tutaj nam zaczyna żyć. Nie widać mu tu żadnych mankamentów, jedyne co to różnice odmianowe. Jedna odmiana jest wyższa, druga mniejsza, druga większy taki ma wigor początkowy, druga bardziej rozłożysta. Niektóre odmiany są o połowę niższe, to też widać, że powiedzmy, jeżeli tutaj startujemy od tych poletek, to mamy tutaj odmiany populacyjne. W środku są odmiany z odpornościami i na samym końcu, jak gdyby można powiedzieć, najnowsza genetyka, ta CLP. I tam widać, że hodowle idą w kierunku zmniejszenia wysokości, czyli łatwiejszy zbiór. I jako hodowcy słonecznika borykamy się z wieloma problemami. Pierwszym chyba takim największym problemem to jest to, że po prostu jest bardzo mało środków zarejestrowanych w słonecznik. I jeżeli chodzi już w ogóle, zaczynając od same zabiegi chwastobójcze, to mamy tutaj dramat, bo tu jest jedna albo dwie substancje zarejestrowane, więc musimy tutaj naprawdę się mocno spinać, żeby to, że tak powiem, ogarnąć tutaj i te pole było czyste. Jeżeli chodzi o szkodniki, podobna sytuacja, nie mamy nic zarejestrowanego, więc jeżeli tutaj pokazywała się w tym roku bardzo mocna mszyca, no to też po prostu mamy wielki problem, czym to zrobić, nie? I to są takie problemy, z którymi hodowcy słonecznika muszą się po prostu na co dzień borykać. Tak, zdecydowałem pierwszy raz w tym roku na arearze 21 hektarów spróbować słonecznik. Wszyscy coś tam zmieniają, no to trzeba też popróbować jakieś inne gatunki roślin, nie tylko zboża i kukurydzę i rzepak. No i zdecydowałem na słonecznik. 21 hektarów zasiałem tego słonecznika, w tym jest 6 odmian doświadczalnych. No i cóż tu powiedzieć, no na razie na moje oko jest ładny ten słonecznik, jest czysto. Chwasty są zrobione, nawożenia nie wymaga za dużo, ochrony tak samo nie wymaga. Koszty mam nadzieję, że będą dużo niższe jak w innych roślinach. No i to mnie skłoniło do tego, żeby spróbować ten słonecznik. A o reszcie to myślę dopiero troszkę później, jak będziemy bliżej zbioru, jak się to będzie zachowywać. Na razie jestem na etapie obserwacji tego. Podoba mi się to, no i myślę, że później troszkę bliżej zbioru będzie więcej, a dokładnie zbiór pokaże, czy to się kalkulowało, czy nie kalkulowało.
Tu akurat była pryzma z obornikiem i to tak troszkę, i ulewa też było parę ulew przy siewie. I to tak troszkę to jest zabetonowane, to tylko tu w tym miejscu. A tam dalej jak popatrzymy, to jest bardziej wyrównany i dobrze. Słonecznik jest zasiany na bardzo słabej ziemi, bo tu jest piąta klasa, nawet tam znajdziemy kawałek szóstej na samej górze tam. I przedstawiciele Pioniera powiedzieli, że nie ma problemu, że słonecznik się nadaje na takie słabsze ziemie. I z tego powodu też mnie skłoniło, bo tu na Grocholubiu, gdzie się znajdujemy, właśnie mam dużo takich słabych ziemi. I różnie to z tą kukurydzą, jak w czerwcu, w lipcu nie ma w ogóle wody, to jest plon bardzo słaby. No i przez to chcę coś popróbować z tym słonecznikiem. Cześć, tu Bartek, Stopa Agrar Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki.